Dzień dobry, witam serdecznie. Moim gościem jest minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie. Panie ministrze, chcemy stworzyć mechanizm, który będzie zachęcał do oszczędzania. Mówił pan w kontekście cen energii. Co to za mechanizm? Jak to ma wyglądać z punktu widzenia naszego słuchacza? No na stole jeszcze jest kilka rozwiązań. Nie ma tutaj jeszcze decyzji w tej sprawie, ale musimy oszczędzać energię. Jeżeli mielibyśmy do niej w jakiś sposób dopłacać, dotować, to też z takim elementem zachęty do oszczędzania. Ale nie będzie takich rozwiązań jak we Włoszech, że kara za to, jak przegrzejemy powyżej 19 stopni, Szwajcaria, Dania zaleca skracanie kąpieli do 5 minut i nieużywanie elektrycznych suszarek do ubrań. Coś takiego? Absolutnie nie. Absolutnie nie. To bardziej zachęta, żeby cały ten wolumen, czyli jakby poziom zużycia był utrzymywany na poziomie niższym niż poprzednio. Czyli jakby to, o czym pan prezes Jarosław Kaczyński wspominał, że do pewnego poziomu zużycia ta energia będzie utrzymana w jakiejś cenie, powyżej będzie lekko droższa. Panie ministrze, biorąc pan pod uwagę średnią w gospodarstwie domowym. Jak pan mówi średnia w gospodarstwie domowym i wolumen zużycia, to ja się zastanawiam, co to znaczy. A jak mi minister energii Włoch mówi, że mam nie mieć więcej niż 19 stopni w mieszkaniu, to ja rozumiem. Nie. Znaczy, my musimy podejść jakby rozsądnie do Polaków. Nie możemy mówić im, jak mają zmienić swoje zachowania. Każdy z nas ma się zastanowić nad tym, jak spróbować oszczędzać. Ja to robię. Każdy z nas się zastanawia, gdzie można lekko zaoszczędzić i to dla rachunku nie ma znaczenie, ale też z punktu widzenia sytuacji, w jakiej jesteśmy. A będzie to miało znaczenie dla ceny, którą ja będę płacił za każdą jednostkę energii? No to rozwiązanie, o którym pan mówi, oczywiście nie przesądzając tego, polega na tym, że jedna cena byłaby do jakiejś wartości, powyżej wyższa. Więc czyli jest im takie... więcej, zużyję do pewnego poziomu i wtedy płacę mało za każdą jednostkę energii. Dokładnie, ale... na przykład średniego poziomu zużycia przez gospodarstwo domowe w Polsce. A tak jak mówię, to są propozycje, które leżą na stole. Co to znaczy średnie zużycie przez gospodarstwo domowe? Jest wyliczony parametr, ile mniej więcej tak średnie gospodarstwo. Ile to jest? Nie pamiętam tej skali, nie jestem w stanie powiedzieć, nie pamiętam, ale taka norma, że każdy mniej więcej do tego poziomu płaci stawkę niższą, preferencyjną, to nie znaczy, że taką samą, ale preferencyjną, wyżej te koszty byłyby lekko wyższe. I to będzie przeliczone na głowę mieszkańca? Na gospodarstwo domowe, średnio na gospodarstwo domowe. Nie, a kiedy będzie znane to rozwiązanie? No, to jest wypracowywane przede wszystkim Ministerstwo Klimatu tutaj pracuje nad takimi rozwiązaniami, bo odpowiada za rynek energii, ale myślę, że to trzeba rozstrzygnąć przed sezonem takim typowym grzewczym, więc myślę, że to najbliższy czas. Wiadomo, że to jest Ministerstwo Klimatu i Ministerstwo i Urząd Regulacji Energetyki, ale według pana o ile wzrośnie rachunek za energię tą zblokowaną i ograniczoną, a o ile wzrośnie cena energii takiej wolnej? Ja tutaj takiej wartości bym nie przytaczał, bo to, co dzisiaj się najważniejszego dzieje, to jest to, co się dzieje, słyszeliśmy z Brukseli, czyli capping na gaz, ograniczenie ceny gazu i sposób wyliczania ceny za energię, to może doprowadzić do znaczących obniższych cen energii. Czy Polska i my oczekujemy nie chce, tych rozwiązań. Czy Polska nie chce kapu na rosyjski gaz? Chcemy kap na gaz, chcemy, żeby to było rozsądnie ustalone. Bez tego... Unia chce, żeby był kap na rosyjski gaz, my chcemy, żeby był kap na każdy gaz. Znaczy, my chcemy kap oczywiście na gaz. Obawa jest taka, że jak będzie kap na tylko rosyjski gaz, to może jego zabraknąć. Chodzi o to raczej, żeby cały rynek uregulować. To jest kwestia do dyskusji jeszcze, ale musi być cena sztywna. Jeżeli tego nie będzie, no to jakby te podwyżki są jakby niekontrolowane. A to nie jest tak, że to jest dlatego, że PGNiG ciągle się nie porozumiał z Norwegami i ciągle nie zapełniliśmy Baltic Pipe'u naszego i jak będzie kap na każdy gaz, to wtedy Norwegowie nie będą mogli nam sprzedać drożej gazu? Nie, to jest racjonalne. Słabo nam idą negocjacje z nimi? To jest racjonalne podejście. No nie może być tak, że na jeden strumień dajemy inną cenę, na inny. Rynek tego nie zniesie, tak? Bo jak będzie w różnych cenach gaz z różnych źródeł. Tu musi być kompleksowe rozwiązanie. No, ale jaki to jest rynek, jak jest kap? Kap, przepraszam, bo my tak mówimy, kap. Maksymalna cena. Maksymalna cena. Jaki to jest rynek, jeżeli wyznaczamy cenę maksymalną? No dzisiaj jest taki, ale jeżeli wyznaczymy go w części, no to musimy mieć świadomość tego, że będą strumienie drogiego i taniego gazu, bo bardzo drogiego i bardzo taniego gazu. Więc trzeba jakby konsekwencje tego mieć, jaki to będzie miało wpływ na rynek. Czy na przykład nie okaże się, że te strumienie droższego gazu zostaną zablokowane, będzie oczekiwanie, żeby z jednego tańszego próbować pozyskać ten gaz i konkurencja europejska tu będzie taka, że w końcu go zabraknie. To są bardzo odpowiedzialne decyzje i mam nadzieję, że komisja tutaj się koncentruje na tym, żeby wypracować rozwiązanie, które będzie skuteczne.
A dlaczego, my nie możemy tutaj ryzykować bezpieczeństwem energetycznym Polaków. A dlaczego my nie chcemy zgodzić się na unijną, na unijny taką regulację dotyczącą zużycia? Dlaczego nie zgadzamy się na taki wspólny unijny projekt? Bo tutaj jest mieszanie różnych instrumentów. Są instrumenty rynku energii, które są regulowane przez Unię Europejską. Unia Europejska tym się powinna zająć. A to, jak będziemy oszczędzać, każdy kraj i de facto Kowalski przedsiębiorstwo powinno o tym decydować, a nie zajmowanie się na poziomie europejskim tym, kto ma jak oszczędzać w Polsce, w Rumunii, w Hiszpanii. To nie jest kwestia zharmonizowana w ramach Unii Europejskiej, więc nie powinniśmy w takie segmenty wchodzić i mówić, jak ma się zachować Hiszpan, na czym ma oszczędzać. To są bardzo różne sytuacje. Ale Hiszpanie na przykład nie mają żadnej potrzeby, żeby oszczędzać gaz, bo oni mają najwięcej gazoportów w Europie, oni mają gaz z Algierii i jeszcze dodatkowo nie ma gazociągów przez Pireneje do Francji, więc oni mówią... Dlaczego my mamy oszczędzać? Po drugie, wcale tak nie jest kolorowo, bo oni kupują gaz, rzeczywiście mają go pod kątem dostępności sporo, natomiast nie jest oczywiste, jeśli chodzi o cenę. Natomiast i nawet słyszałem o propozycji, żeby Półwysep Iberyjski wyłączyć z tego kapu gazowego, bo oni mają obawę, że z tego źródła, którego uzyskują, mieliby problem. Więc to jest bardzo skomplikowane. Dlatego ja mówię, że sytuacja poszczególnych krajów jest tak różna, więc to sami powinniśmy decydować o tym, jak będziemy oszczędzać. A w Unii Europejskiej skupmy się na instrumentach, które oni mają. Będzie za parę dni ogłosimy mechanizmy wsparcia dla przedsiębiorców energochłonnych, powiedział pan parę dni temu. No to jak minęło parę dni, to proszę powiedzieć, jakie to będzie wsparcie i ile dostaną przedsiębiorcy energochłonni? Jest na stole kilka miliardów, około 5 miliardów złotych. Największe przedsiębiorstwa, czyli te, które są energochłonne w takiej definicji europejskiej, otrzymają pomoc 2 miliony euro tej podstawowej. Przy stracie, jaką wykażą, mogą nawet do 25 milionów euro. W najbliższym dniu... Jak ktoś ma większą stratę niż 25 milionów euro? Poziom wyliczenia i mechanizm wyliczenia wynika z dokumentów europejskich. My tutaj nie jesteśmy w stanie w to ingerować. Są dwa poziomy wsparcia. Jeden czyli i drugi. Jak będzie miał większą stratę, to nie dostanie więcej, bo Unia. No nie tyle, po pierwsze Unia, taka jest regulacja, po drugie my musimy zmieścić się w tym budżecie, który mamy, w związku z tym no nie możemy zaproponować hucie kilku milionów złotych, tylko ta pomoc musi być w miarę rozsądnie duża w stosunku do podmiotów, żeby była znacząco na tyle, żeby kontynuować swoją działalność i też część pożyczki, część podwyżki wziął na siebie, więc 250-300 największych podmiotów, które zatrudniają setki tysięcy pracowników, więc to nie jest bez znaczenia dla gospodarki. Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, powie już za chwilę, jakie pieniądze i kiedy dostaniemy z KPO. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, zostajemy w radiu internetowym RMF24 na stronie rmf24.pl i w mediach społecznościowych. Panie ministrze, kiedy pieniądze z KPO? Proszę kierować te pytania do rzecznika Komisji Europejskiej. Myśmy zrobili wszystko po swojej stronie. Teraz są tam dogrywane kwestie techniczne ze strony Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Ale komisja mówi, że nie zrealizowaliśmy kamieni milowych. Nie, nie ma takiej odpowiedzi. Jest mnóstwo sprzecznych komunikatów. Część członków komisji mówi tak, część nie, część mówi, że może. Będzie sprawdzam w momencie, w którym będzie złożony wniosek o płatność. Będzie odpowiedź. Hiset, tak się mówi, a pieniędzy nie ma. No, pieniądze będą i będziemy to rozstrzygać w momencie, w którym będzie złożony wniosek i komisja będzie musiała w sposób odpowiedzialny, bo dzisiaj mamy wypowiedzi różnych członków komisji, nawet tych, które się tą sprawą nie zajmują. Więc ja do tego nie przywiązuję większej wagi. Czekamy na taką finalną odpowiedź w tej sprawie. To weźmy taki prosty przykład, bo tutaj był pan minister Puda w czerwcu w tym studiu i powiedział, że liczy, że do końca miesiąca, czerwca, będzie złożony wniosek, projekt dotyczący likwidacji tej zasady 10H, dotyczącej rozwoju energetyki lądowej. Został przygotowany taki projekt, trafił nawet do Sejmu. Ministerstwie. No i tyle. No, znaczy wiele udało się zrobić, dlatego że po pierwsze... Bo projekt się udało przygotować. Po pierwsze przygotować projekt, w większości rzeczywiście w naszym ministerstwie. Po drugie przyjęła go Rada Ministrów. Projekt, cały proces rządowy został przeprowadzony i został skierowany do pierwszego czytania do parlamentu, czyli zgodnie z procedurą postępujemy w tej sprawie. Także ja bym tutaj nie widział jakiejś sensacji w tym. Postępujemy systemowo do przodu. Zakładam, że niedługo w parlamencie ten projekt będzie procedowany. Okej. Mam nadzieję, że będzie rozpatrzony przez Radę Ministrów jeszcze w tym miesiącu. No przypominam, to są słowa z czerwca. Jak najszybciej go będziemy wprowadzać w życie, wrzesień.
Czyli to był jeden z kamieni milowych. To, co zostało zapowiedziane, Rada Ministrów przyjęła, zgoda, teraz idzie w parlamencie. A dlaczego Sejm nie chce Jeśli tego chodzi głosować? O kamienie milowe, tak, ale to jest trzeci kwartał. Szanowni Państwo, my dzisiaj mamy sytuację, można powiedzieć, okołowojenną, czy też wojenną. W związku z tym pierwszeństwo mają też projekty, które dotyczą sytuacji z tym związanych. Widzimy dodatek węglowy, dodatek do innych źródeł energii. No, jakby ja rozumiem, że są pewne priorytety. Ale wiatraki to też jest energia. No, gdyby rząd PiS-u nie zablokował w 2015 roku rozwoju energetyki odnawialnej, to mielibyśmy... A to jest nieprawda. No jak nieprawda? W 2016 roku mieliśmy 4000 prosumentów. Wie pan ile jest teraz? Teraz jest prawie 1,5 miliona, tak? No 1,2 milion. No to jak pan mi mówi, że to kogoś zablokował... Ale nie. No naprawdę, okay, to jest zabawne. Się tak szybko rozwijali, że trzeba było ograniczyć tempo tego rozwoju w pewnym momencie. 4 tysiące, 1 200 tysięcy. Okej, okay, to zawdzięczamy to kreatywności Polaków, ale zablokowaliście rozwój lądowej energetyki wiatrowej. Ale dlaczego pan mówi, że zablokowaliśmy, jeżeli w tym czasie powstało tyle... Prosumenci to są instalacje fotowoltaiczne. Wiatraki lądowe... A pan mówi o OZE. OZE to jest OZE dokładnie. No tak, ale 2% powierzchni kraju można było przeznaczać na budowę wiatraków. Od 2015 roku nie ma rozwoju energetyki wiatrowej lądowej. Jeżeli chodzi o źródła niskoemisyjne, od 7 lat, wiem, że Platforma przez 8 lat budowała atom, ale PiS też dosyć długo już go buduje, a zamiast stawiać wiatraki na Morzu Ostrołęka. Po pierwsze, liczba prosumentów za naszych czasów jest gigantyczna. To jest rewolucja, która się dokonała sukces, naszych... Wielki sukces Polaków i zarządu Zjednoczonej Prawicy. Program Mój Prąd, regulacja, która na to pozwoliła, łatwe przyłączanie bez warunków technicznych poniżej 10 kW, to wszystko umożliwiło rozwój fotowoltaiki, po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o offshore, prace są bardzo zaawansowane, przede wszystkim Orlenu, ale też PGE. To nie są procesy, które można się zaciąć w rok czy dwa, ale plany, jakie mamy, w zakresie offshore'u na Morzu Bałtyckim są naprawdę imponujące. Ja tylko powiem tyle. Dzisiaj mamy wydanych warunków technicznych na energię, która byłaby w miksie energetycznym na poziomie 52% z OZE. Czyli jeżeliśmy zrealizowali plany, które już są w warunkach technicznych, to za kilka lat, dzisiaj Hiszpania ma 60% w OZE, my będziemy mieli 52% za kilka lat. Czyli nie porównując nawet warunków klimatycznych i położenia geograficznego, będziemy tutaj potęgą. Więc to się, rewolucja dzieje się na naszych oczach, więc mówienie o jakimkolwiek zablokowaniu OZE jest jakby kontrfaktą. A no, gdybyśmy nie zablokowali tych wiatraków lądowych w 2015 Ale wiatraki roku, OZE to nie tylko wiatraki. Oczywiście. To jest fotowoltaika, to jest offshore. Wracamy również do wiatraków, ale to nie może być. Ale to nie jest Ostrołęka. Ale to nie może być też tak, że wiatraki będą kolidowały z zabudowaniami i tak dalej. Te przepisy muszą być zracjonalizowane i my w tym kierunku idziemy. A to znaczy, że te przepisy trzeba zmieniać, które przygotował pana resort? Te, które są przygotowane przez nasz resort, one są w porządku. Być może jakieś korekty jeszcze się zdarzą, ale generalnie one są już na tyle akceptowalne, że myślę, że nikt nie powinien mieć wątpliwości. Tym bardziej, że decyzja o lokalizacji wiatraków farm wiatrowych będzie leżała tak naprawdę w rękach społeczności lokalnych i samorządu. Więc nikt nikomu, do nikogo nie zmusi stawiania tego typu instalacji. Ale jest rząd, jest większość, jest marszałek. To może marszałek Witek nie chce tego projektu? To jest zwykła proza życia codziennego parlamentu, czyli wybieranie na posiedzenie najważniejszych projektów, bo ilość projektów, które dzisiaj są zgłoszone do procedowania, jest bardzo duża. W związku z tym to jest kwestia wybierania priorytetów, jak najszybszego procedowania. Proszę pamiętać, że mieliśmy dodatkowe posiedzenie, które miało kilka najważniejszych projektów dotyczących właśnie opału. Teraz idziemy w normalny tryb już pracy Sejmu i będziemy jakby krok po kroku te projekty przyjmować. I tak od czerwca. No dobrze. W czerwcu miała być Rada Ministrów, to się zrealizowało. Rządowa, to ja do pani minister Witek teraz uderzymy z tym pytaniem. Co z ETS-em? Chcecie ograniczyć ETS do poziomu 32 euro, tak, za emisję? A to w zasadzie system ETS, który jest bardzo mocno krytykowany w Polsce, on miał też z drugiej strony bardzo jasny cel. On miał dać rządom pieniądze na to, żeby inwestować w transformację energetyczną. Tak, czyli rezygnujecie z pieniędzy na transformację? To jest przekładanie z kieszeni do kieszeni, a na początku obciąża wszystkich dostawców energii i czyni podwyżki dla Jana Kowalskiego, które później muszą być refinansowane programami, które rząd musi wprowadzać. To jest błędne koło, z którego powinniśmy zrezygnować. A dlaczego 32 euro? Bo tyle
Komisja Europejska prognozowała w normalnej sytuacji niewojennej i tej, której się znaleźliśmy, na lata 2023-2024. Więc my chcemy, żeby ten system odpowiadał realnym wartościom, a nie spekulacyjnym, de facto wprowadzonym w 2014 roku, czyli dopuszczenie certyfikatów na rynek giełdowy i spekulacje w tym zakresie. 32 to jest dokładnie to, co komisja przewidywała. A to ma być zawieszenie, czy to ma być stała cena na zawsze? Mamy dwa alternatywne rozwiązania. Albo zawieszenie, albo cena sztywna na jakiś okres na poziomie mniej więcej 32 euro. A jak komisja i Unia się zgodzi na te 32 euro, to wy się zgodzicie na ogólnounijne oszczędności? No to jest element negocjacyjny. Ja tutaj nie chcę mówić... Właśnie się pytam o ten mandat negocjacyjny. My przeliczymy to, zastanowimy się i wtedy będziemy podejmowali decyzję. Z pewnością bardzo nam ETS-ie zależy, bo on mocno generuje cenę. Co do oszczędności, to nie jest kompetencja europejska, nie powinniśmy tego rozstrzygać na tym poziomie. Jeszcze jedno pytanie dotyczące prądu. A bo tak, jest wsparcie dla tych, którzy mają te piece węglowe. Bardzo szybko, i to jest w ogóle ewenement na skalę światową, rozwija się w Polsce teraz inwestowanie w pompy ciepła. To jest niesamowite, bo są w międzynarodowej prasie artykuły o rewolucji w Polsce. Tylko, że pompy ciepła dużo prądu zużywają. Będzie jakieś specjalne rozwiązanie dla tych, którzy mają pompy ciepła? No, pompy ciepła zużywają energię elektryczną, czyli Jana Kowalskiego rozmawialiśmy o potencjalnych rozwiązaniach polegających na tym, że na przykład utrzymamy taryfę co do średniego zużycia, tak? No tak, więc to by ich dotyczyło. Pompa ciepła będzie dmuchała to średnie zużycie i go będzie sprawiała, że on będzie zużywał więcej. No nie, ale bierzemy średnie zużycie gospodarstwa, więc jakby to, że dzisiaj jest ileś pomp w tym całym koszyku, będzie uwzględniane przy średnim zużycie. Więc jeżeli mówimy o pompie ciepła, ja jestem jakby wielkim zwolennikiem. Nawet zabiegałem o wielką inwestycję, która powstaje pod łodzią Daikina Japończyków. Zabiegaliśmy o to nawet w Japonii. Udało się, bo widzimy, jak ten rynek rośnie. To jest gigantyczny wzrost, 100% każdego roku i to jest rzeczywiście świetne rozwiązanie. Ten rynek rośnie, spada za to inny rynek. Rynek kredytów hipotecznych. To powoduje, że Polacy rzucają się na mieszkanie na wynajem. Ile osób skorzystało z tego kredytu dla tego mieszkania bez wkładu własnego? To jest kilkadziesiąt zawartych umów na ten moment. Niedużo. Niedużo. Ten program był pisany w zupełnie innych realiach. Nie dziwię się, że Polacy nie biorą dzisiaj kredytów. To nie jest najlepszy moment na branie kredytów. Nie mają zdolności. To nie jest wcale taki zły moment na branie kredytów, bo stopy raczej będą spadały. Tak? Więc... Ale po pierwsze zdolność kredytową utracili. Po drugie jest niepewność co do tego, czy te stopy nie będą dalej rosły. I tak dalej, i tak dalej. To jest element przeczekania. I ja się nie dziwię, że tu nie ma jakiejś wielkiej fali. Ten program jest na 10 lat opisany. Za 2 lata to będzie program, który będzie miał swoich beneficjentów na poziomie kilkudziesięciu tysięcy w skali rocznej. Proszę trzymać mnie za słowo w tej sprawie. No dobra, to zapisujemy. Dzisiaj jest 9 września, tak? Tak. Dobra. Okej, to pan minister to powiedział 9 września 2022 roku. Za kilka lat, to w 2025 roku się umawiamy tutaj na spotkanie. Kredyt dla młodych, mówił Jarosław Kaczyński. O jakimś takim rozwiązaniu, 2%. Gdzie ja mogę taki kredyt dostać? Mamy ja się młody czuję duchem. Mamy to policzone, to jest do zrobienia, jak najbardziej. Decyzja polityczna, kiedy z tym wyjdziemy, ale to jest jak najbardziej realne i nie chodzi wcale o to, żeby... A kto za to zapłaci? Bo to jakiś bank udzieli takiego kredytu sam z siebie? Cały mechanizm polega na tym, że do kredytu powyżej 2%, ale chodzi o samą stawkę oprocentowania plus marżę, dopłacałby fundusz państwowy operowany przez BGK. Mamy tę konstrukcję już przećwiczoną. Jest to możliwe, ale pamiętajmy, dedykowane dla osób młodych, które chcą zakupić pierwsze mieszkanie. I tylko jakby tym celem będziemy tutaj zawężać podmiotowo. Kiedy ten projekt zostanie przedstawiony? W najbliższym czasie, że będzie decyzja polityczna, że wychodzimy z nim, to w najbliższym czasie jeszcze we wrześniu? Będziemy go ogłaszali. Mam nadzieję, że tak, bo z mojej strony Ministerstwa Rozwoju jesteśmy tutaj gotowi. A to takie pytanie polityczne, panie ministrze, bo ciągle pana dymisjonują ostatnio. Od 3 lat. Będzie pan jeszcze ministrem we wrześniu? Od 3 lat jestem dymisjonowany. Ale pan zmienia ministerstwa, to tam jest duża dynamika rządowa. Może pan teraz na inny odcinek zostanie rzucony? Ja nie odnoszę się do tych spekulacji. Pani minister Semeniuk zostanie ministrem rozwoju. Ja robię swoje, media mnie dymisjonują, a ja będę robił swoje, dokąd rzeczywiście mnie ktoś nie zdymisjonuje. Każdy minister musi być gotowy. Średnie funkcjonowanie ministra to jest około 2,5 roku, więc ja liczę na to, że te wszystkie projekty, które przygotowałem... No to pan jest już ponadczasowy, można powiedzieć. Przygotowałem kilka projektów od 4,5 miesiąca jestem ministrem rozwoju. Mam co najmniej 7-8 projektów, które są bardzo ważne z punktu widzenia gospodarki, mieszkalnictwa. Mam nadzieję, że będę miał okazję przedstawić.
Panie ministrze, minister gospodarki Niemiec, tam się rzadziej zmieniają ministrowie, minister gospodarki Niemiec Habeck z Zielonych według Reutersa zapowiedział odchodzenie od związków gospodarczych z Chinami, zmniejszenie kredytów, które są udzielane, współpracy gospodarczej, zmniejszenie wymiany menedżerów, między innymi pod hasłem bezpieczeństwa, żeby przenieść produkcję bliżej. Był taki raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego. My się możemy stać hubem produkcyjnym Europy. To po co nam te wszystkie konflikty z Niemcami? To jest nasz największy partner. Ja się ciągle zastanawiam, jaka jest logika tego sporu, który mamy z Niemcami, skoro moglibyśmy tutaj budować razem z Czechami gigantyczny wehikuł produkcyjny w skalę światową. Ale my go budujemy. Wzrost inwestycji zagranicznych nawet w 2022 roku jest w stosunku do 2021 roku 20% wyższy. To się naprawdę dzieje. Natomiast to, że będziemy przenosili biznesy i firmy potencjalnie zagraniczne, bardzo duże, będą lokowały to nie w Chinach, ale w Europie Środkowo-Wschodniej, to już jest fakt. I jakby te relacje nasze niemieckie tu nie mają żadnego większego znaczenia. Bo a nie są najlepsze? My się spieramy o rzeczy zasadnicze, globalne, natomiast gospodarka, przemysł jakby sobie radzi. Jesteśmy największym partnerem handlowym Niemiec i to się na pewno nie zmieni. Geografia na to wskazuje. Wie pan, jak się rozmawia z firmami przemysłowymi, to one mówią, że Czesi i Słowacy, którzy już mają środki z KPO, a nie środki z obligacji, które polskich rządowych, to oni inwestują w tym momencie w energooszczędność, a my ciągle czekamy na to środki. My inwestujemy w energooszczędność. Nie wiem, czy pan dostrzegł, ale uruchamiamy projekty, które wszystkie planowaliśmy ze środków PFR-u. Więc a my skąd są środki PFR-u? Nic z tego, ze zwrotów z tarczy finansowej. A skąd te były środki z tarczy finansowej? To są środki budżetowe, to były obligacje emitowane. No a co to jest obligacja? My sobie... To jest pożyczka. Ale my sobie to zrefinansujemy. Ale to jest pożyczka, którą u naszych dzieci pożyczamy te pieniądze, nie. A moglibyśmy dostać z Unii. Nie, w momencie, w którym te pieniądze spłyną z KPO, my sobie wyrównamy tę pożyczkę, czyli jakby te możliwości finansowe PFR-u, więc wcześniej czy później, tylko my nie chcemy zwlekać z tymi inwestycjami. To myślę, o czym panu rektorowi też chodzi, czyli jakby idziemy równolegle z Słowacją i z Czechami, jeśli chodzi o inwestycje i będziemy to robić swoją drogą, w pewnym czasie tutaj do nas pieniądze z KPO spłyną. Ja to muszę sobie zapisać, córce będę tak mógł wytłumaczyć, jakie pieniądze z portfela wyciągam na zakupy. Ważne zakupy, oczywiście kluczowe. Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. W naszym studiu to wszystko, do widzenia, do zobaczenia, do usłyszenia.